3, 4. Dzień dobry. Marta Stachowiak, córka. Dorota Sumińska, mama. Witamy na naszym kanale Sumińska Zwierzy Ci się. I będziemy się zwierzać. Najpierw może podziękujmy. Dziękujemy jak zwykle. Jak zwykle podziękujemy wszystkim, którzy z nami są i robią dla nas różne dobre rzeczy. Bardzo dziękujemy. I dziękujemy i prosimy, żeby też żeby dalej robili o nas i zapraszali do polubienia naszego kanału. Tak, tak. Tak jak i oni lubią nasz kanał. Tak. Bardzo prosimy. No i będziemy dzisiaj mówić o bardzo ważnej rzeczy, która dotyka i ludzi, i zwierzęta. Czyli o cukrzycy. O cukrzycy, proszę Państwa. I takie pytanie Ci zadam. Jak sądzisz, czy insulinooporność to jest to samo, co cukrzyca numer 2? Tak. Znaczy tak, ale nie do, bo jak mówi się tak, że insulinooporność jest wstępem do cukrzycy typu drugiego. A czego wynikiem jest cukrzyca typu drugiego? Ja bym powiedziała na początek, że złej diety. Właśnie od tego się, proszę Państwa, wszystko zaczyna. Musicie zwrócić uwagę na to, że zarówno psy, które mają bardzo dużo ciała, jak i ludzie, którzy mają bardzo dużo ciała, mówią o tym, że znaczy u psów się stwierdza cukrzycę, a ludzie mówią, że mają insulinooporność. No tak, to się kojarzy. No zresztą odkąd dzieckiem byłam, pamiętałam, że wszyscy ci, których męczyła generalnie otyłość, czy w ogóle nadwaga duża, mówili, że boją się cukrzycy albo że już ją mają. Teraz właśnie to się zamieniło na insulinooporność. Na insulinooporność. I teraz, jak Państwo pewnie zwrócili uwagę, mnóstwo ludzi nie mówi, że ma cukrzycę, tylko mówią, że mają insulinooporność. To w pewnym sensie, bo cukrzyca numer 2 jest swego rodzaju insulinoopornością. Po prostu trzustka produkuje insulinę, natomiast wrażliwość na nią komórek kończy się. I poziom cukru rośnie wysoko. No i organizm nie ma tego paliwa, którego potrzebuje, jakim jest glukoza, i zaczynają się różnego rodzaju perturbacje. Bo wtedy, kiedy już rozwinie się cukrzyca, której objawem jest, takim bardzo widocznym objawem cukrzycy już pełnej, bez względu na to, jakiego ona jest typu, jest to, że się chce bardzo pić, chce się bardzo jeść. I spać. I no spać to jeszcze trochę później, no tak. Ale tak samo jest u zwierząt. To zaczynają dużo pić, zaczynają dużo jeść, ale chudną. No właśnie. No właśnie. Dlaczego im się chce pić i jeść? Czy to jest ten niedobór glukozy? To jest właśnie organizm, więcej, dokładnie. Bo myślą, organizm, że dokładnie, wtedy ta glukoza dokładnie im zostanie dostarczona. Znaczy nie myślą, tylko organizm się domaga. Domaga tego. A ja bym chciała dzisiaj porozmawiać nie o samej dolegliwości, która dotyka coraz więcej ludzi, tylko o tym, że najnowsze odkrycia pokazują, mówią, że to, czy bardzo przybieramy na wadze, czy też nie, zależy w ogromnej mierze od garnituru bakterii, jakie mamy w przewodzie pokarmowym. Wiesz co, jak teraz mówisz o tym, mi się przypomina historia sprzed wielu lat. Podejrzewam, że mogłam być w końcowej szkole średniej, czy jakoś na początku studiów. Oglądałam reportaż o bliźniaczkach, młodych kobietach. Bliźniaczki jednojajowe, więc teoretycznie takie identyczne. Same. I jedna z nich była szczupłą, smukłą dziewczyną, a druga cierpiała na ogromną otyłość. I okazało się, że one mają w zasadzie podobny tryb życia. Nie tak, że jedna z nich była strasznym obżartuchem, a druga całe życie się odchudzała. Nie, miały normalny, w miarę zdrowy tryb życia. Zaczęto badać ich organizmy i z badań wynikło, że flora bakteryjna tej chorobliwie otyłej jest zupełnie inna. Bo tak jest, proszę Państwa. Szczupłej. I wydawałoby się, że nie ma na to rady. Jest na to rada. I właśnie dzisiaj wtedy jeszcze nie było, przynajmniej wtedy tak nie było. Z tego teraz materiału się okazuje, że można sobie samemu wyhodować odpowiednią florę bakteryjną w przewodzie pokarmowym. Czyli wracamy do tego, o czym często mówimy. O jedzeniu. I to samo dotyczy zwierząt, i to samo dotyczy ludzi. Te dobre bakterie, które sprzyjają temu, że nie przyswajamy tylu kalorii, że nie puchniemy, że tak powiem, od tłuszczu, to są bakterie, które bardzo lubią żywność nieprzetworzoną.
potrzeba jest bardzo dużo błonnika w diecie. I tak naprawdę, jeżeli ktoś chciałby sobie zahodować te bakterie, to powinien pamiętać, żeby minimum połowa jego diety dobowej była z żywności w ogóle nieprzetworzonej. Czyli surowe warzywa, surowe owoce, coś, co nie jest poddane żadnej obróbce. Dlatego tak bardzo ważnym jest, żeby ludzie, ja mówię teraz o ludziach, żeby ludzie zjadali na przykład na obiad objętościowo tyle samo pokarmu przetworzonego, czyli ugotowanego czy usmażonego, co potężną michę surówki. Po prostu potężną michę surówki, gdzie musi być jak najwięcej warzyw zielonych. Czyli sałata, kapusta, no ogórek może być też, teraz nie jest sezon na ogórki, więc one są takie trochę plastikowe. A nawet plastikowy ogórek sam. Ale zielone warzywa z chlorofilem, bardzo lubią to te dobre bakterie, które będą pilnowały naszej tuszy. To zielone jabłuszka? Zielone jabłuszka, ja mówię o warzywach. No mogą być zielone jabłuszka, bo zielone, w ogóle owoce. Roślina. Tylko trzeba pamiętać, że jeżeli ktoś już ma cukrzycę, ma podwyższony poziom cukru we krwi, to jedzenie owoców jest zagrożeniem. Mm-hmm. Nie może jeść owoców słodkich, może jeść tylko niektóre owoce. Przenosząc to na zwierzęta, jeżeli nasz pies ma tendencję do tycia, jest gruby, pamiętajmy o tym, żeby w jego diecie ponad połowa tego dania, które dostaje, to były warzywa. Po prostu warzywa. W przypadku psa nie muszą być koniecznie zielone. Pamiętajmy, że my jesteśmy roślinożercami. Psy są względnymi mięsożercami, ponieważ psy inaczej niż koty nie są skazane na przykład mięso, bo kot jest bezwzględnym mięsożercą. I kot musi mieć dostarczane takie pożywienie, w którym są chociażby aminokwasy siarkowe, których on sam nie produkuje. Więc dlatego to jest takie istotne. Natomiast jeżeli chodzi o psa, to niech będzie ponad połowa jego talerza, jego diety, niech będzie z warzyw. To jest bardzo ważne. Poza tym jeszcze pamiętajmy o tym, że czy my, czy pies, jeżeli zjemy bardzo dużo warzyw, to na tę część kaloryczną naszego pożywienia w naszym żołądku nie będzie już tak dużo miejsca, więc to z automatu już redukuje ilość przyjmowanych kalorii. Ja nie mówię o tym, żeby stosować się do mody sprzed iluś tam lat, że liczono sobie kalorie, prawda, nie, dziennie. Bo przecież tam można to nie tędy droga. Można jeść dużo, tylko trzeba jeść to, na co organizm, i tego można jeść dużo, na co organizm, na rozłożenie czego zużywa więcej energii, aniżeli przyswoi z jedzenia. Kapusta kiszona i ogórki kiszone. Zużywamy więcej kalorii na trawienie niż jest kalorii w psy też mogą dostawać, psy też mogą dostawać trochę kapusty kiszonej nawet do każdego posiłku. I w ten sposób jedząc nie tylko zubożymy tę dietę o zupełnie zbędne kalorie, ale zaszczepimy sobie w przewodzie pokarmowym szczepy dobrych bakterii, które jeśli przyjdzie nam czasem zrezygnować z tej diety, bo pójdziemy na przyjęcie, gdzie będzie po prostu pyszny tort bezowy, jak to zjemy, tak, to się nic nie stanie, jak zjemy to raz na pół roku, nie częściej. No to ja trochę częściej. To one sobie poradzą. Ja ci przerwę na chwilę, dlatego że powiedziałaś rzeczy bardzo ważne, głównie o błonniku. Błonnik jest niezbędny. Jest absolutnie niezbędny. I teraz rzecz ciekawa i straszna, jeśli chodzi o błonnik. Okazuje się, że wszelkie te największe koncerny żywieniowe, których początek możemy datować na bardzo plus minus środek XX wieku, specjalnie zaczęły z podstawowych produktów spożywczych, czasem tych nawet naprawdę bazowych, typu mąka, wyrzucać błonnik na potęgę. Ale dlaczego? Po to, żeby ludzie odżywiali się nieco mniej zdrowo i po to, żeby było w przyszłości kogo leczyć. To nie jest teoria spiskowa. Nie, ale bardzo... Faktem jest to, że rzeczywiście w tej chwili w mąkach, nawet pełnoziarnistych, teoretycznie, i we wszystkich tego typu rzeczach, które są naprawdę podstawą, okazuje się, że jest
albo w ogóle nie ma błonnika, albo jest go bardzo niewiele w porównaniu z tym, co jedli nasi przodkowie wcześniej. Nie, no oczywiście to w ogóle nie ma porównania jakość żywności. I dzięki, że to mówisz, bo przejdziemy teraz do najważniejszej rzeczy dotyczącej i ludzi, i zwierząt. Na pewno już wiadomo, że żywność gotowa, nawet półprzetworzona, jest cudowną pożywką dla bakterii, które sprzyjają powstawaniu otyłości. Więc jedzenie, kupowanie gotowców tak zwanych jest zabójcze dla naszego zdrowia. I oczywiście tutaj firmy, które produkują gotowce, będą nade mną, nad nami. Ale taka jest prawda, proszę Państwa. Możemy kupić coś nieprzetworzonego, zwracając uwagę na to, żeby zawartość błonnika była odpowiednia i tak dalej, bo to można sprawdzić, czy nawet półprzetworzonego, bo pojawiają się. W tej chwili to jest tak, że nam się wydaje, że generalnie w najbardziej podstawowych produktach spożywczych nie ma błonnika i nigdy go nie było. I jak widzimy coś, gdzie jest napisane duża zawartość błonnika, to myślimy sobie, no tak, to jest wyjątek, to jest coś nowego, kupię, na pewno będzie dobrze. To nie jest coś nowego, to jest ten powrót do tego, co było przed wymazaniem być. Błonnika z diety ludzkiej w ogóle. Mówię oczywiście o cywilizowanym świecie, bo ten, który trochę nam się opiera. A błonnik jest w ogóle podstawą prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego, szczególnie roślinożerców, jakimi jesteśmy. I przechodzimy do następnego etapu. Cukrzycy? Insulinooporności i cukrzycy z tego wynikającej typu drugiego, którą sami sobie produkujemy. Sami ją sobie, że tak powiem, serwujemy. To jest sprawa jedzenia białka pochodzenia zwierzęcego. Nasz przewód pokarmowy nie jest, pomimo tysięcy lat, kiedy jedliśmy takie pokarmy, on cały czas nie radzi sobie do końca z białkiem pochodzenia zwierzęcego. Z tym, że weźmy pod uwagę, że kiedyś w praczasach białko pochodzenia zwierzęcego jedli wybrańcy. Myślę o mięsie tutaj głównie, jedli wybrańcy. Ludzie bogaci. Ludzie średnio zamożni i biedni albo nie jedli go wcale, albo jedli go dwa razy w roku, jak były święta. Jadło się go bardzo mało, więc organizm sobie z tym radził. I zauważcie, jak poczytacie sobie różne historyczne prawdy, czy też trochę spaczone, bo pisane przez ludzi, którzy tych czasów nie pamiętają, to się dowiecie, że możni świata minionego, i myślę o świecie sprzed wieków, cierpieli na całą rzeszę chorób, które w ogóle nie dotykały innych. Natomiast te choroby obecnie stały się chorobami cywilizacyjnymi. Kiedyś chorowali tylko bardzo bogaci ludzie, których było stać poza tym, jeżeli w ogóle sięgniemy pamięcią do Piastów, prawda, do początków naszego państwa, Piastowie słynęli z tego, że przede wszystkim wszyscy byli obżartuchami. I oni wszyscy byli grubi, obżerali się do nieprzytomności i oczywiście wtedy nie jedzono tak często jak teraz, wtedy tam głównie nawet na dworach jadło się dwa posiłki dziennie, nie tak jak teraz. Ale się jadło, jak się siadało do stołu, to się dwie godziny nie tylko jadło, tylko się żarło. Tylko się żarło. I oni wszyscy chorowali na całą rzeszę różnych chorób i często umierali przedwcześnie. Oczywiście nie tylko z powodu podagry i konsekwencji innych otyłości, ale podagra akurat to chodzi o głównie o mięso. Ale teraz na te dolegliwości cierpią przeciętni przedstawiciele naszej cywilizacji, dlatego że te pokarmy stały się łatwo dostępne. Dodatkowo ludzie zjadają bardzo dużo mięsa przetworzonego w postaci wędlin, różnego rodzaju jakichś różnych półfabrykatów na obiad mięsny czy rybny. I okazało się, że to jeszcze w dwójnasób szkodzi, to że tego jest tyle, tak bardzo dużo, bo gdyby to się zdarzało od wielkiego dzwonu, to organizm sobie z tym radził. Natomiast w tej chwili sobie już nie radzi i stąd ta epidemia, dosłownie epidemia insulinooporności. Ci, którzy o niej nie słyszeli, nie sądzę, żeby ktoś nie słyszał, bo ja z kim nie rozmawiam, ale rzeczywiście to się dowiaduje, że ktoś z rodziny, ktoś cierpi na insulinooporność. To jest w tej chwili plaga wynikająca tylko i wyłącznie z nieprawidłowej diety i dodatkowo nieprawidłowego sposobu życia. Bo jeśli chodzi o cukrzycę, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która w pewien sposób leczy cukrzycę.
Wysiłek fizyczny. Ruch, tak. Ruch. Właśnie to chciałam wtrącić a propos możnych świata sprzed wieków. Którzy się nie ruszali. Ludzie, nie dość, że obżartuchy, to jeszcze nieruchawe. Wszędzie się jeździło karocą, przemieszczało się. Ale w ogóle, albo nosili po tym, jak już był taki gruby, to nawet na konia go wsadzali na specjalnym rusztowaniu, bo już sam nie wszedł. Więc to oczywiście, że tak. Jeszcze dodajmy próchnicę, bo przecież tylko najbogatsi mieli słodkości. Tak, ale te słodkości też były zupełnie inne. Za czasów piastów nie było ciast, to był miód i to były owoce. Miód i owoce w różny sposób preparowane, więc nie było czekolad i batonów Mars, czy inny. Nie. Więc to... Ale tak czy siak i cukier miodowy też jest przecież nie dość, że kaloryczny. Mocno. Nie, oczywiście, że słodycze jedzone w nadmiarze są zabójcze głównie dla dzieci i mili państwo. W tej chwili już pośród dzieci jest bardzo dużo dzieci z otyłością i dzieci z insulinoopornością. I to jest niewiarygodne, że nawet małe dzieci już zaczynają na to cierpieć. Ja to mówię nie z miłości do ludzkości, bo jak wiecie państwo, nie jestem jej miłośniczką, tylko ja kocham człowieka, więc jak ja widzę dziecko, które ma, nie wiem, 9-10 lat i idzie na tych rozstawionych nóżkach, bo nie może ich połączyć. A takich dzieci jest coraz więcej. To mi pęka serce i myślę sobie o tym, że całą odpowiedzialność za to ponosi owszem ta cywilizacja, ale przedstawiciele tej cywilizacji, jego rodzice, którzy jednak powinni radykalnie zmienić najpierw swoją dietę, żeby dawać przykład, a w konsekwencji zmienić dietę dziecka. To dotyczy również zwierząt. Coraz więcej zwierząt choruje na chociażby cukrzycę. Właśnie cukrzycę. Akurat jeżeli chodzi o koty, to jest to odpowiednik cukrzycy typu drugiego, dlatego jest to trudne w leczeniu, są różnego rodzaju remisje tej choroby, to nie jest proste, ale chorują przede wszystkim koty otyłe. Jest dokładnie tak samo. Wynikiem tego jest po pierwsze w przypadku kotów zamkniętych w mieszkaniach brak ruchu. Mm-hmm. Po drugie przejadanie się żywnością przetworzoną. I to są dwie rzeczy, które mamy wspólne ze zwierzętami. I każdy z nas w stosunku do siebie, w stosunku do naszych zwierząt może to zmienić radykalnie natychmiast. Po prostu. No tak, tylko trzeba chcieć. Tylko trzeba chcieć. Zrobiła się. Ja rozumiem, nie wszyscy muszą być chudzi. Każdy człowiek zasługuje na szacunek bez względu na to, ile waży, i to jest wszystko prawda. Natomiast jeżeli dolegliwość, która jest przyczynkiem bardzo wielu ciężkich chorób, staje się epidemią, to trzeba zacząć o tym mówić. Powstaje coraz więcej sklepów dla puszystych, są modelki puszyste, łyżwiarki, tancerki i tak dalej. Ja to rozumiem. Każdy ma prawo być tym, kim chce i robić to, co chce. Ale ponieważ to grozi zdrowiu i życiu, to jednak wydaje mi się, że ta aprobata, społeczna aprobata dla potęgi ciała, jeżeli chodzi o tłuszcz, nie jest dobra. No i w tym sposób wbiłaś kij w mrowisko, ale jest to bardzo słuszny kij. To znaczy, ja mam pełen szacunek, ja nie uważam, że wszyscy muszą być chudzi. Nie, no oczywiście, że Ja sama mam grube koty, obżartuchy, no nie otyłe, ale grube, bo jedne jedzą więcej, drugie jedzą mniej, na szczęście wszystkie się ruszają. Ja broń Boże, nie krytykuję nikogo, tylko ja chcę powiedzieć, że to się stało niebezpieczne. Niebezpiecznym stało się to, że w tej chwili w zasadzie bardziej wypada mieć nadwagę, niż jej nie mieć. I to jest bardzo niedobrze, proszę Państwa. I nie akceptujmy tego. Ja wiem, że się musimy kochać takimi, jakimi jesteśmy, ale pamiętajmy z drugiej strony, że my się robimy sami takimi, jakimi jesteśmy. I skoro tak akceptujemy całą rzeszę chorób powiązanych z dużą nadwagą czy otyłością, to proszę mi powiedzieć, dlaczego apteki pękają i reklamy, telewizor pęka od reklam, które sprzyjają chudnięciu, skoro tak to akceptujemy. Także naprawdę nie jest to trudne, to nie jest trudne. To jest trudne, jeżeli ktoś przekroczy już pewną barierę otyłości, to wtedy już jest to praktycznie niemożliwe bez pomocy specjalistów. Natomiast do tego momentu sami, nie szukając nawet dietetyka, możemy sobie z tym poradzić. Wystarczy, tak jak powiedziałam, żeby
51% naszej dobowej diety składała się z żywności nieprzetworzonej w ogóle. Żeby to było surowe jedzenie. Niech to będzie miednica jakiejś pysznej surówki z nasionami, z orzechami. Można to naprawdę, można kombinować przepyszne rzeczy. I druga sprawa, nie korzystajmy z gotowców, tak zwanych gotowców, gotowych dań kupowanych w sklepach. Dlatego, że jeżeli zagłębicie się w ich skład, choć to wygląda bardzo ładnie, lepiej się nie zagłębiać i przeczytacie, co tam jest, to zrozumiecie, że żadna dobra bakteria, tylko diabelska bakteria może zamieszkać w przewodzie pokarmowym. A ta diabelska na pewno nie pomoże w tym, żebyśmy stracili tę ilość kilogramów, która przeszkadza nam żyć i grozi chorobami. Bo każdy z nas ma inną konstytucję. Jeden będzie tęższy, drugi będzie szczuplejszy, jeden ma grubsze kości, drugi ma cieńsze kości. To jest bardzo różnie. Nie mówię, że wszyscy muszą wyglądać jak modele z salonów mody, ale nadmiar tłuszczu obciąża cały nasz organizm i grozi potężną, trudną, żeby z nią żyć, chorobą metaboliczną, jaką jest cukrzyca. Ja nie mówię tu o cukrzycy, która jest spowodowana niewydolnością trzustki, kiedy po prostu trzustka nie produkuje insuliny, bo to jest zupełnie inna sprawa, ale mówię o tej cukrzycy, którą sami sobie serwujemy, zaczynając od insulinooporności, no i sprawa ruchu. I co zrobić, żeby dzieci się ruszały, jak one mają te tablety, powiedz, ty jesteś mamą. Więc właśnie. Co zrobić? Widzisz, ja jestem o tyle szczęśliwą mamą, że moje dziecko na razie tablet czy telefon ma w głębokim poważaniu. I uwielbia się ruszać. Przede wszystkim... Ale on pójdzie do szkoły za niespełna 3 lata. No więc właśnie, tego się trochę obawiam. Przy czym, spójrzcie Państwo, sprawa jest ma dużo szerszy wymiar, dlatego że dzieci siedzą w telefonach nie tylko dlatego, że dostały te telefony, będąc jeszcze w wózeczku, rodzice podarowali, żeby dziecko na chwilę było cicho, ale też dlatego, że coraz mniej umiemy nawiązywać relacje. Dzieci, żeby się ruszać, potrzebują mieć się z kim ruszać, potrzebują umieć stworzyć sobie grono przyjaciół, z którymi ciągle się przebywa, z którymi można wyjść wariować, na podwórko, biegać, zmęczyć się, ubrudzić się, umoczyć, nie wiem, wytarzać w śniegu, cokolwiek. Natomiast w tej chwili, ponieważ rodzice uciekają do swoich domów i już się nie kolegują z innymi rodzicami, dzieci też się nie kolegują z innymi dziećmi. Każdy siedzi w swoim domu i patrzy się w telefon, czy w tablet. Komputer, czy w tablet. I to jest, sprawa się zaczyna u samej górze, czyli w rodzicach, w dziadkach, w nas wszystkich, którzy już nie chcemy się spotykać gremialnie z przyjaciółmi i przyjaciółkami. No bo cały czas rozmawiamy z nimi, pisząc tak, jeśli w ogóle na czacie, jeśli tak. Albo mamy zupełnie obcych, których nigdy nie widzieliśmy na oczy, no ale nazywamy ich naszymi przyjaciółmi z Facebooka, chociaż tak, nigdy ich nie poznaliśmy osobiście. A jeżeli pójdzie się na plac zabaw, to jest to coś, co ja już wcześniej poruszałam w naszych materiałach, jak idę z dzieckiem na plac zabaw, jeżeli pójdziemy na nasz plac zabaw, zawsze spotkam albo babcię Amelki, albo jakąś inną mamę, parę osób znam, ale to dlatego, że ja tam chodzę od 3 lat. Natomiast jak pójdę gdzieś indziej, w nowe miejsce, nawet na nasze osiedle, na Klaudyny, gdzie jest milion rodziców i milion dzieci, wszyscy na mnie patrzą wilkiem i na siebie nawzajem też. Nie ma możliwości poznać drugiego dorosłego człowieka. Mało tego, dzieci nie chcą się organizować w grupy, chyba że się znają z przedszkola albo ze szkoły, wtedy spotykają się na placu zabaw, to jest ta stała ekipa poznana wcześniej. Natomiast nie ma czegoś takiego, żeby dzieci weszły w interakcję z innymi dziećmi. Skąd mają to wiedzieć? Skąd mają wiedzieć, jak to robić, skoro ich rodzice robią dokładnie to samo, czyli nie integrują się między sobą. Zacznijcie, nie wiem, porozmawiajcie z rodzicami albo dziadkami jak trzeba, bo oni pamiętają, jak to było, że wchodziło się do swojej klatki schodowej i wszystkie mieszkania były nasze, mimo że tam mieszkali Kowalscy, tu Nowakowie, a my w tym trzecim. Dokładnie tak było, więc popatrzcie, cukrzyca, insulinooporność, przekleństwo tych czasów, ile osób cierpi. Zobaczcie, jakie same cudowne rzeczy wynikną, jeżeli zaczniecie sami przeciwdziałać temu, czy też likwidować to ze swoich organizmów. Zacznijcie nawiązywać kontakty, chodźcie na spacery, chodźcie na wycieczki, pozwólcie się waszym dzieciom wyszaleć i wybrudzić od nosa do pięty, bo to tak ma wyglądać dzieciństwo. I dawajcie im, jeżeli już musicie im dawać te tablety, to nie wiem, na godzinę dziennie, ale nie więcej. Tak, żeby cała reszta czasu była czymś wypełniona
przede wszystkim aktywnością ruchową w przypadku dzieci to jest absolutnie konieczne, niezbędne. Niezbędne. I tak jak powiedziała bardzo mądrze mama młodego człowieka, żeby się dziecko, żeby się bawić, musi mieć kogoś, żeby się z nim bawić. Zresztą to jest normalne. To samo dotyczy psów, mili państwo. Dokładnie to samo. Ktoś mi mówi, no ale on ma ogród i on nic nie chce biegać. Ja mówię, ale jak on ma biegać sam? On nie za kim ma biegać? Za kim albo ma przed biegać? Kim uciekać? To jest to samo, co z dzieckiem. I jeżeli chcemy, żeby nasz pies miał dostarczoną odpowiednią ilość ruchu, albo musimy ruszyć z nim na spacery i sami pobiegać z nim, albo sobie wziąć drugiego psa, z którym będzie można biegać do woli. Moje starocie pędzą jak torpedy, jak są w tej swojej watasze, ale jakby był jeden, to ja bym musiała z nim biegać. I tyle. Bo i szczekać przy okazji, i szczekać przy płocie. Przy płocie, tak. Natomiast jak mają watachy, to ganiają jak oszalałe. I mimo tego, że są stare i chore, żadne z nich nie ma cukrzycy. A nie jedzą mało, ale jedzą dobrze. I to był bardzo optymistyczny akcent, a teraz kończymy. I bardzo dziękujemy. I się widzimy, się bardzo brzydko. Nie się widzimy, tylko zobaczymy się. Zobaczymy się za tydzień. Dziękujemy.